Witajcie w 59. odcinku Przygód Wieśka. Przed naszym bohaterem kolejne zmagania w Bundeslidze. Na horyzoncie wyłania się pierwszy mecz przeciwko Hoffenheim, w związku z czym nie ma co przedłużać, czas przesunąć kalendarz w przód, aby ruszyć na kolejne spotkanie i szansę na to, aby wyprzedzić Mönchengladbach w klasyfikacji generalnej Bundesligi. Jak nie trudno można było zaobserwować, Hoffenheim obecnie zajmuje 8. lokatę w lidze niemieckiej, w związku z czym pojedynek Bayernu wcale nie będzie taki prosty. Zdziebełko rozdaje piłkę górą do Gnabry'ego, który w niecodzienny sposób przyjmuje główką. Skrzydłowy ucieka teraz od bramki, w związku z czym Wiesiek poprosił o piłkę, ponieważ nie spodobało mu się to zachowanie kolegi z drużyny. Teraz Kimmich kiwa się z zawodnikami drużyny przeciwnej, zagranie do Pogby. Pogba wypatruje Wieśka, Wiesiek w polu karnym. Szybka bramka w 5. minucie, bo nie było się nad czym zastanawiać i Bayern Monachium wychodzi na prowadzenie. Dużo zamieszania przed oddaniem strzału. Kimmich ze wspaniałymi umiejętnościami tańca quickstepa dwukolorowy po raz kolejny znalazł się we właściwym miejscu. Zagrał do Wieśka, który wybiegł na czystą pozycję i lewą nogą pokonał bramkarza Hoffenheim. Nie jestem pewien, ale chyba już od dawna nie było tak, że to Bayern Monachium tak szybko strzela pierwszą bramkę. Zazwyczaj byli to rywale drużyny Wieśka, którzy najpierw swoją monotonią usypiali zawodników Bayernu, a potem oddawali celny strzał na bramkę Neuera. Tym razem jednak to Wiesiek urządlił rywali, strzelając przy tym swoją 10. bramkę w tym sezonie w Bundeslidze. Podanie do Wieśka Zdziebełki, który musiał zatrzymać się w swoim sprincie. Prostopadle do Gnabry'ego. Gnabry do Marka Rochy, który jest w polu karnym. Teraz odwraca się do rywala plecami. Zagranie do Gnabry'ego. Gnabry do Zdziebełki. Strzał z lewej nogi. Ale chyba po pierwszej bramce Polak musiał przekręcić sobie protezę. Dwa strzały Wieśka Zdziebełki z lewej nogi w zbliżonym do siebie czasie. A tak od siebie różne. Nawet Dresik z Monachium patrzył, jakim cudem można było tak spudłować, ale niestety czasu już się nie cofnie, a protezy nie dokręci. Nie ma jednak co nad tym rozpaczać, ponieważ Bayern nadal prowadzi. Rafael Baran do Kimmicha, ten przedłuża do Polaka. Wiesiek ma szansę teraz poczuć rywala na swoich plecach, chociaż brzmi to dwuznacznie. Świetnie znalazł lukę, zagranie do Gnabry'ego, który wpada w pole karne. Powinien zagrywać do Pogby, jednak zaciął się. Zagranie do Wieśka górą. Zdziebełko z główki jakby chciał zrobić swoją łepetyną dziurę w ścianie, ale niestety trafił w bramkarza. Doskonały strzał polskiego napastnika z główki niestety nie przynosi rezultatu w postaci bramki. Tym uderzeniem Polak jednak udowodni, że byłby genialnym przeciwnikiem dla Zidana, gdyby ci zderzyli się nawzajem głowami. Geiger od środka boiska, prostopadłe zagranie do Czerwiego, ten zagrywa na lewe skrzydło do Origiego, którego nikt nie pilnuje, ten jest już polu karnym, strzela, ale nie Neuer, a słupek ratuje Bayern przed utratą bramki. Dobrze, że na miejscu był jeszcze Jimenez, który ugasił pożar w polu karnym, wybijając futbolówkę na aut, a sędzia dzięki temu miał prosty pretekst do zakończenia pierwszej połowy. Jak na razie 1-0 dla Bayernu, słyszymy się po przerwie. Varane wznowi za chwilę grę z rzutu wolnego, zagranie górą do Pogby, Pogba główką do Wieśka, ten przyjmuje na brodę, ale nie liczy się sposób, a jakość. Teraz Polak decyduje się górą zagrać do Pogby, korzysta jeszcze z 4 liter, Lopeza, strzał Pogby i bramkarz Hoffenheim bez szans. 2-0 dla Bayernu Monachium w 56. minucie. Co ciekawe, przyjęcie pośladkami zawodnika drużyny przeciwnej nie zostało zaliczone jako asysta, w związku z czym to Polak będzie miał przypisaną teraz tą rolę. A to świadczy jedynie o tym, że Wiesiek wtedy, kiedy tylko zechce, potrafi wykorzystać każdą okoliczność przyrody, aby stworzyć sytuację bramkową. Paul Pogba natomiast wydaje się być przygotowanym na tego typu zagrania, ponieważ odbicie się piłki od zawodnika drużyny przeciwnej w żaden sposób nie sprawiły, że Francuz zwolnił, aby przetrzeć oczy ze zdziwienia. 2-0 dla Bayernu Monachium w 56. minucie tego meczu. Under z problemami na prawym skrzydle wycofuje do Geigera. Geiger nie chce futbolówki, z powrotem oddaje piłkę swojemu koledze. Teraz Yazici za bardzo nie wie, w którym kierunku udać się z piłką. Prostopadłe zagranie do Wii, ten strzela i pokonuje Manuela Neuera w 77. minucie, dając pierwszą bramkę swojej drużynie. Jeśli natomiast poszukiwać winnego całej tej sytuacji, to było ich aż dwóch. Był to Varane i był to Akajnak, który niczym specjaliści na budowie stali i patrzyli, jak trzeci pracuje, w tym przypadku Manuel Neuer. Niestety ten podczas swojej interwencji zbyt szybko wyciągnął nogę do góry, w związku z czym napastnik drużyny przeciwnej nie miał najmniejszego problemu, aby pokonać golkipera Monachium, zakładając mu przysłowiową siatę, zanim futbolówka sama nie została umieszczona w siacie. Na chwilę obecną wynik to 2-1, ale trzeba przyznać, że raczej kibice Hoffenheimu czekają na kolejny wylew defensywy z Bayernu.
Podanie do Toniego Vii, który od swojej połowy rozpoczyna prawdopodobnie ostatnią akcję w tym meczu. Zagranie do Czerwiego, jednak Varane wybija piłkę, a sędzia kończy ten mecz, widząc podanie rozpaczy francuskiego defensora. Wynik końcowy tego spotkania to 2-1 dla Bayernu Monachium, 3 punkty na konto drużyny z Bawarii, a to oznacza dalszą gonitwę za pierwszą Hertą. Po przeplatance meczy reprezentacyjnych, ligowych oraz Champions League nadszedł czas na mecz pucharowy DFB Pokal. W drugiej rundzie Pucharu Niemiec Bayern Monachium napotyka na swojej drodze Mainz 05, a to oznacza, że nie jest to rywal zbyt wymagający, ale też nie należy on do łatwych. Ale jako, że jest to FIFA i jest to mecz pucharowy, prawdopodobnie jedenastka, która wyjdzie naprzeciw Wieśka, będzie grała niczym jedenastka stulecia, jeżeli nie tysiąclecia. Wszystko przygotowane Wiesiek podobno zawiązał już swoje korki, w związku z czym przenosimy się na murawę. Mark Roka z futbolówką zagrywa do pola Pogby. Paul Pogba prostopadle do Wieśka, który wyprzedza wszystkich obrońców i wbiega w pole karne. Jest on jednak pod zbyt ostrym kątem, zagrani górą do Sané. Obrońca wybija piłkę, jest tam jeszcze Gnabry. Gnabry z główki. Bramkarz ostatecznie broni uderzenie lewego skrzydłowego Bayernu. W ramach ścisłości, to znaczy prawemu skrzydłowemu, któremu ewidentnie pomyliły się strony boiska. Patrząc na całokształt twórczości artystycznej Gnabry'ego w sezonie, odkąd w Bayernie Monachium pojawił się Wiesiek Zdziebełko, to należałoby zauważyć, że lepiej temu skrzydłowemu grałoby się bez nóg, skoro i tak z główki potrafi odpalić lepszą torpedę. Gana go pędzi z piłką, zagranie do Boatenga, ten niestety zawrócił, ponieważ miał zbyt wielu rywali przed sobą. Zagranie do Tarpta, znów Gana go, ten do Barreiro, który wbiega w pole karne, jednak zamiast oddać strzał, zatrzymał się, próbując się kiwać. To pozbawiło go szansy oddania strzału i radości. Pozostał mu teraz smutek z niewykorzystanej sytuacji, ponieważ w defensywie Bayernu Monachium, jak wszyscy powszechnie wiemy, ostatnio dochodzi do częstych wylewów. Teraz na lewe skrzydło do Sané, Wiesiek Zdziebełko, jednak to dośrodkowanie niemieckiego skrzydłowego zostało zablokowane. Ktoś tu bowiem nie zjadł śniadanka i nie miał siły przerzucić piłki nad obrońcami. Zdziebełko z futbolówką kieruje się na prawe skrzydło. Zagranie do Gnabry'ego. Polak chyba zapomniał, że ten gra tylko głową i z powrotem zażądał piłki. Zagranie do Pogby. Pogba podaje do Gnabry'ego. Ten prostopadle do Wieśka, jednak Sidibe przerywa atak Bayernu. Teraz wybicie piłki przez golkipera. Mainz kompletnie nietrafione, piłka u Kimmicha, ten do Sané. Jednak niemiecki skrzydłowy nie był w stanie wykorzystać nadarzającej się okazji i nadal mamy remis. Paul Pogba otrzymuje podanie i od razu rusza z piłką. Zagranie do Wieśka, który jest zdecydowanie przed nim, jednak przyjęcie Polaka pozostawia wiele do życzenia. Pogba zdążył go dogonić. Teraz Polak jest na wysokości pola karnego, będzie dośrodkował, nie, cofa do Sané. Ten jednak standardowo w przeciwnika. Wiesiek wybiega poza pole karne do Pogby, Pogba do Gnabry'ego, a ten po naszych podśmiechujkach udowadnia, że nie tylko głową, ale także i nogą potrafi strzelić, dając tym samym w 53. minucie prowadzenie Bayernowi Monachium. Przerzucimy zatem teraz nasze oczy nienawiści na Sané, który w tym meczu już 2 razy uderzył w przeciwnika zamiast na bramkę. Wracając na chwilę od snucia naszych mrocznych planów, przeanalizujmy powtórkę. Świetna wymiana podań między zawodnikami Bayernu Monachium po nieudanym strzale Sané zaowocowała bramką Gnabry'ego po świetnej asyście Pogby. Wszystko to nie byłoby możliwe, gdyby nie refleks Wieśka, który po uderzeniu lewego skrzydłowego Monachium dla odmiany z powrotem przejął piłkę i skierował ją do francuskiego pomocnika. Bayern Monachium prowadzi w drugiej rundzie Pucharu Niemiec 1-0. Gnabry do Marka Roki, ten odwraca się z futbolówką do Aspilicuety, Aspilicueta do Wieśka, Polak decyduje się na strzał z dystansu, chociaż po tym silnym uderzeniu pozostaje pytanie, czy to było na pewno uderzenie na bramkę rywali, czy być może chciał urwać nogę Kilianowi. Dobrze, że obrońca Mainz porusza się o własnych siłach, szkoda, że Bayern Monachium nie prowadzi 2-0. Kimś podaje do Zdziebełki, Mark Roka przeskakuje nad futbolówką jak sarenka. Sané przy piłce, zagranie z powrotem do Wieśka, który jest już na wysokości pola karnego do środkowania na Pogbę, ale okazuje się, że Kilian w poprzedniej akcji dostał za słabo, bo interweniował perfekcyjnie. Jedno jest pewne, Wiesiek Zdziebełko z pewnością to odnotuje. A Kajnak podaje do Pogby. Pogba decyduje się górą do Wieśka, ale sędzia postanawia zakończyć to spotkanie. Skromne jednobramkowe zwycięstwo Bayernu Monachium po strzale Gnabry'ego daje awans zawodnikom z Bawarii do kolejnej rundy Pucharu Niemiec. Po meczu pucharowym przed Bayernem Monachium pozostaje ostatnie spotkanie ligowe w miesiącu październiku. Rywal nie pozostaje nieznany, ponieważ wszyscy widzimy, że będzie to Hamburger Sportverein, a to oznacza, że musimy przesunąć kalendarz w przód, aby ruszyć właśnie na spotkanie z tym rywalem.
Jak widzimy, drużyna z Hamburga obecnie okupuje 16. lokatę w Bundeslidze, więc teoretycznie nie powinno być problemów ze zdobyciem 3 punktów w tym spotkaniu. Mark Roca na lewe skrzydło do Sané, ten oddaje piłkę Roce, zagranie do Pogby, ten z poświęceniem próbował do Wieśka, jednak jego uderzenie zostało zablokowane przez Valentiego. Teraz na naszych ekranach jakaś znajoma twarz. Przyznam szczerze, że nie znam typa, dlatego nie rozumiem, dlaczego FIFA zarzuca mi znajomość z tym człowiekiem. Gnabry w polu karnym zagrywa do Kimmicha. Kimmich do Zdziebełki, ten strzela, ale nabija Anguilleriego. Teraz Sané dopada do futbolówki. Jeszcze raz Wiesik, Zdziebełku, jeszcze raz z dystansu. Tym razem w Meyera. Patrząc przez pryzmat dwóch ostatnich uderzeń, można śmiało powiedzieć, że punktem taktycznym na pierwsze minuty tego meczu jest po prostu wyeliminowanie defensywy drużyny przeciwnej, co Wiesiek Zdziebełko stara się robić z bardzo dużą starannością. W lewym górnym narożniku mamy właśnie przykład, że FIFA bawi i uczy, ponieważ posiadanie piłki to 60% dla Bayernu i tylko 39% dla Hamburga. Jeden pozostały procent chyba przypada na kibiców albo na sędziego. Chyba w tej Kanadzie nie za bardzo wiedzą, o co chodzi z matematyką. Sané zbiega w środek pola, zagrywa do Wieśka Zdziebełki, który natychmiast przyspiesza, wpadając w pole karne. Bardzo ostry kąt, decyduje się jednak na strzał, ale to za mało, aby pokonać Ulreicha. Nie wiem, po co ta powtórka, przecież wszyscy wiemy, Wiesiek zbiegł za mocno, strzelił prost w bramkarza i piłka została wyekspediowana poza pole. Wiesiek dopada do rozpaczliwie wybitej piłki i teraz sztuczkami technicznymi zbiega na prawe skrzydło boiska. Tu jednak przez obrońcę zmuszony do wycofania zagranie do Jimeneza, Jimenez z powrotem do Wieśka, Wiesiek bez zastanowienia do Kimmicha. Kimmich strzela i jakimś cudem udało mu się zmieścić futbolówkę między słupkiem a rękawicami Ulreicha. 45. minuta, a Bayern Monachium właśnie wychodzi na prowadzenie w tym spotkaniu. Nie dalej jak 2 minuty temu jakaś mądra głowa w postaci realizatora tego spotkania zarzucała Wieśkowi spadek formy, ale to właśnie on wziął odpowiedzialność na swoje barki i wyprowadził piłkę w taki sposób, że ta znalazła się pod stopą Kimmicha, który następnie bez chwili zastanowienia pokonał golkipera drużyny przeciwnej. Wydaje mi się, że takie spadki formy każdy chciałby oglądać na boiskach. Pogba otrzymuje podanie od razu bez zastanowienia na lewe skrzydło, przerzuca futbolówkę do Sané, ten dośrodkowuje na Wieśka, Wiesiek strzał z główki i piłka niemalże musnęła słupek, tylko tyle, że nie od tej strony co trzeba. Ale czy aby na pewno tak gra zawodnik ze spadkiem formy? Tego niestety się nie dowiemy, ale myślę, że w przerwie spokojnie będzie można zapytać realizatora tego meczu, który w dowcipny sposób tak podsumował grę Wieśka Zdziebełki. Kingsley Coman otrzymuje podanie i prostopadle zagrywa do Wieśka Zdziebełki, który się rozpędza. Ten ma natomiast przed sobą dwóch obrońców, zbiega do środka, zagranie do Kimmicha, Kimmich do Pogby, Pogba bez zastanowienia i 2-0 dla Bayernu Monachium w 88. minucie. Teraz Francuz nad chorągiewką niczym baletnica i od razu zostajemy przeniesieni do powtórki tej akcji. Wiesiek Zdziebełko zbiegł z prawego skrzydła na środek, zagrywając do Kimmicha. Kimmich szybko rozglądając się po boisku zdecydował, że podanie musi trafić do pola Pogby, który znajdował się najbliżej bramki. Okazuje się, że była to słuszna decyzja, ponieważ Francuz przerzucił piłkę nad rękawicami bramkarza drużyny przeciwnej, zdobywając przy tym 2. bramkę dla Bayernu Monachium, a 6. w tym sezonie Bundesligi. Bramka strzelona na tak późnym etapie gry niemalże gwarantuje 3 punkty w dzisiejszym spotkaniu. Giamera zbiega do krawędzi boiska, jednak Wiesiek wślizguje się niczym szprotka do puszki. Zagranie do Kimmicha, który mógł zachować się bardziej niczym rasowy napastnik, skoro został na takiej pozycji ustawiony, ale zamiast pobiec na bramkę rywali, wolał się zatrzymać. Sędzia, widząc tą totalną dezorientację kapitana Bayernu Monachium, zakończył to spotkanie. 2-0 daje kolejne 3 punkty zawodnikom z Monachium i szansę na awans w klasyfikacji ligowej Bundesligi na 2. lokatę. A my tym zwycięstwem Bayernu Monachium dotarliśmy do końca dzisiejszego odcinka. Kolejny epizod rozpoczniemy od meczu ze Spartakiem Moskwa w Lidze Mistrzów, gdzie w poprzednim starciu obu tych drużyn padł wynik niemalże hokejowy. Jeżeli ten odcinek Wam się podobał, koniecznie zostawcie po sobie łapkę w górę. Standardowo jak zawsze zachęcam do pozostawiania komentarzy pod tym odcinkiem, a jeżeli jeszcze tego nie robicie, a jesteście ciekawi, jak potoczą się dalsze losy Wieśka Zdziebełki w Bundeslidze, koniecznie zasubskrybujcie ten kanał. To tyle ode mnie na dziś, trzymajcie się ciepło i zdrowo i do usłyszenia niebawem. Cześć!